Witam zebranych, mówi Zofia z Krakowa. Na początku jego działalności. Zobacz Mateusza, rozdział 4, werset 4. A on odpowiadając rzekł, napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Po chrzcie Jezus udał się na pustynię judzką, gdzie przebywał 40 dni, modlił się i rozmyślał o czekającej go misji. Prawdopodobnie nikt z nas nie jest w stanie wyobrazić sobie tego, co Zbawiciel tam przeżył. Stajemy wobec intensywności duchowego doświadczenia przekraczającej naszą zdolność pojmowania, znacznie przewyższającej wszelkie nasze duchowe doznania, dążenia do bliskości z Bogiem wprawiającego nas w najszczersze zdumienie. Jednak bezpośrednim celem pobytu na pustyni było poddanie Jezusa próbie, a kusiciel nie omieszkał skrzętnie wykorzystać tej okazji. Próbując posłużyć się dotkliwym uczuciem głodu, jakie musiało nękać Zbawiciela po 40-dniowym poście, szatan rozpaczliwie usiłował doprowadzić do rozdźwięku między Jezusem i Jego Ojcem, wyrwać Go z ręki Boga, osłabić ich związek i zniszczyć łączącą ich więź. W jaki sposób odpowiedzi Jezusa na kuszenie zapisane w podanych wersetach okazują intensywność Jego społeczności z Bogiem? Czego możemy się dowiedzieć z tego doświadczenia, by zastosować to w naszym życiu? Zobacz Mateusza, rozdział 4, werset 3 do 10. I przystąpił do niego kusiciel i rzekł mu, jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A on odpowiadając rzekł, napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni i rzekł mu, jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisano bowiem aniołom swoim przykaże, o sobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Jezus mu rzekł, napisano jest również, nie będziesz kusił Pana Boga swego. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. I rzekł mu, to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wtedy rzekł mu Jezus, idź precz, szatanie, albowiem napisano Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko służyć mu będziesz. Łukasz, rozdział 4, werset 3 do 12. I rzekł do niego diabeł, jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz kamieniowi temu, aby się stał chlebem. A Jezus rzekł mu, napisano, nie samym chlebem człowiek żyć będzie. I wyprowadził go na górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata w mgnieniu oka. I rzekł do niego diabeł, dam ci tę całą władzę i chwałę ich, ponieważ została mi przekazana i daję ją komu chcę. Jeśli więc ty oddasz mi pokłon i cała ona twoja będzie. A on odpowiadając rzekł, albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu będziesz służył. Potem zaprowadził go do Jerozolimy i postawił na szczycie świątyni i rzekł do niego, jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Napisano bowiem, aniołom swoim przykaże o tobie, aby cię szczegli i na rękach nosić cię będą, abyś nie uraził o kamień nogę swojej. A Jezus odpowiadając rzekł mu, powiedziano, nie będziesz kusił Pana Boga swego. Aby zrozumieć doświadczenie Chrystusa musimy pamiętać o Jego szczególnej roli w planie zbawienia. Był On bezgrzesznym Synem Bożym, przyszedł na świat w ludzkiej naturze, by wieść życie całkowicie wolne od grzechu i to nie przez jeden dzień, ale od początku do końca. Podobnie jak my musiał i to nie przez jeden dzień, ale od początku do końca. Podobnie jak my musiał zmagać się z przeciwnościami i odpierać pokusy, a jednocześnie pozostać nieskalanym. Możemy to porównać do 33-letniej pracy na komputerze, pisania artykułów, odpisywania na listy, bez jednego błędu, który wymagałby użycia klawisza z napisem DEL, czy funkcji przywróć.
albo do studiowania matematyki i fizyki bez żadnego źle rozwiązanego zadania, czy grania przez 30 lat na fortepianie bez żadnej pomyłki. Takie wyzwanie podjął Jezus. Przyszedł na świat nie tylko po to, by dać przykład niesamolubnego życia, ale także, aby umrzeć bez popełnienia jakiegokolwiek grzechu i w ten sposób przynieść ludzkości zbawienie. Stąd Jego zupełne skupienie, największa możliwa intensywność Jego w społeczności z Bogiem. Niczego nie mógł przeoczyć ani pozostawić przypadkowi. Jeden błąd i wszystko byłoby stracone. Spróbuj wyobrazić sobie, czym było dla bezgrzesznego Jezusa życie w skażonym grzechem świecie. Na tym właśnie polegała Jego sprawiedliwość. Pomyśl, jak wiele zawdzięczasz Zbawicielowi, który oferuje Ci z łaski to, czego nigdy nie osiągnąłeś dzięki własnym staraniom. Dziękuję.